dyrektor generalny w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie taką odezwę wysłał do dyrektorów, aby się przychylić troszeczkę i zaangażować może w taką akcję zbierania krwi, która mogłaby uratować ludziom życie, zdrowie, a jest to tak naprawdę kontynuacja naszych zadań, które realizujemy na co dzień, bo żyjemy zawodowo jako właśnie taka straż społeczna i w interesie społecznym funkcjonujemy w tych strukturach służby więziennej. Czy więźniowie też będą mogli oddać krew dzisiaj tutaj? W związku z tym, że to była odezwa do funkcjonariuszy, nie przewidzieliśmy takiej sytuacji, natomiast myślę, że czytając kwestionariusz dla krwiodawców, który trzeba wypełnić, tu jest tak wiele elementów, w których osadzeni mieli większą możliwość, powiedzmy, uczestniczyć w życiu, które dyskwalifikowałyby ich do tego, żeby oddawać krew. Myślę, że wymagałoby to dość takiego gruntownej analizy i przemyślenia, czy to by było możliwe i czy warto by było w to angażować siły, środki, ponieważ ta krew mogłaby się okazać po prostu nieprzydatna. Funkcjonariusze służby więziennej, jak widzę, oddają dzisiaj krew. Czy chętnie? Dużo jest funkcjonariuszy, którzy tę krew oddają? Ja widzę, że, bo to jest początek akcji, że ci funkcjonariusze w ogóle są. Pojawiają się też funkcjonariusze z innych służb, ponieważ wystosowałem takie pismo do dowódców służb mundurowych, formacji, które w brzegu występują, w związku z tym, że chciałem ich zachęcić do tego, żeby jak już będziemy mieli ten autobus, aby tę krew oddać i zwiększyć troszeczkę zakres akcji. I wiem, że tak będzie, że ci funkcjonariusze się pojawią, czy mundurowi, myślę też o wojskowych na przykład, myślę o Straży Miejskiej, myślę o Policji, myślę o Straży Pożarnej. Jestem przekonany, że tutaj ta akcja znajdzie oddźwięk. I strasznie mnie to cieszy, ponieważ tak naprawdę to stanowi o tej takiej usłużności wszystkich tych struktur dla społeczeństwa. Czy taka akcja będzie powtarzana? Ja zobaczę, jakie będą wyniki tej akcji. Myślę, że będą na tyle pozytywne, że warto będzie za pewien czas, po pewnym czasie wrócić do tej akcji.